No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, w tym wideo chciałbym, żebyśmy powrócili do Scroll Protocol ze względu na to, że mieli oni na początku tego miesiąca reset sieci, więc fajnie by było, żebyśmy sobie odświeżyli ten testnet, który robiliśmy już chyba w zeszłym roku, a dodatkowo jeszcze odpaliła się tutaj nowa aplikacja MUX, którą również sobie przetestujemy, także już nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, jeśli chodzi o ten reset, to wystarczy po prostu wejść na MetaMaska, na jedną i drugą sieć, bo oni tutaj mają L1, jak i również L2 i zresetować sobie to w ustawieniach zaawansowanych. Więc otwieramy MetaMaska, klikamy tutaj na tą kropeczkę i wchodzimy w ustawienia. Ciach, teraz wybieramy tutaj zaawansowane i bierzemy reset konta. Reset. Ten reset spowoduje to, że po prostu zostanie usunięta historia naszych transakcji na tym portfelu. To jest L2, teraz możemy sobie wejść na L1, gdzie ona tutaj jest, proszę bardzo. I tutaj robimy dokładnie to samo, reset account. Wtedy zobaczymy, że wyczyściło nam tutaj historię naszych transakcji, no i nie mamy już tokenów testowych, więc nie mamy czym się bawić. Więc najlepiej będzie po prostu wejść sobie tutaj na ich dokumentację. Tutaj możemy od tej dokumentacji Pre-Alpha Testnet User Guide. I tutaj jeśli wejdziemy Pre-Alpha Testnet, to nas przetransferuje na aplikację. I te dwie sieci już mamy dodane, ale tu możemy sobie wejść w Connect Wallet. Podłączamy naszego MetaMaska. Jeśli nie dodaliście sobie tych tokenów wcześniej, to tutaj je możecie dodać. O, proszę bardzo, ja już mam dodane. Tutaj tak samo, ale później wchodzimy tutaj w ten faucet. Request Testnet Scroll Tokens. Tutaj ja mam pandę w pokoju teraz, na jakiejś kanapie. Ona się tutaj wyleguje. Tutaj też jest panda na kanapie. Dobra. Zostało mi wysłane jeden testowy Ethereum i 100 testowych USDC. Więc teraz możemy sobie tutaj wejść na ten ich bridge i po prostu przebridżować sobie tak samo trochę tego Ethereum, tyle powiedzmy, sends to L2. Zatwierdzamy to oczywiście na naszym MetaMasku, ciach, mamy pending. To już niech sobie leci, teraz bierzemy more i teraz wybieramy to USDC. Też wyślemy sobie 50, tu już mam potwierdzenie. Musimy jeszcze dać approve'a na tym portfelu. Tak jest, approve'a dajemy, żeby po prostu aplikacja miała dostęp do tych środków. Dobra, mamy potwierdzenie, teraz możemy wysłać. Zatwierdzamy również na naszym MetaMasku. No i leci. Dobra, teraz jak już nam to przeleci, to jeszcze możemy sobie tutaj porobić swapy, tylko już łączymy się z tą L2. To znaczy, że te środki, które wysłaliśmy, już musiały tutaj dotrzeć. No i widać, że mamy już tutaj to Ethereum. Możemy sobie na przykład wymienić na zwrapowane Ethereum. Połowę tego wrapujemy, czyli pakujemy. Jeśli nie wiecie, co to są zwrapowane coiny, to możecie wejść sobie na to wideo tutaj. Kompendium wiedzy o DeFi. Dobra, zwrapowało nam to. Jeszcze wcześniej używaliśmy tego Orbiter Finance. No i on tu też tutaj operuje właśnie na tym scroll L2. Tu na końcu tej listy, jak zjedziecie na sam dół, to właśnie jest ten scroll. I później na przykład możemy sobie wysłać na Gorli. Wyślijmy sobie trochę. 0.01. Wyślemy. Send. Confirm send. I zatwierdzamy na naszym MetaMasku i niech to leci. Jeśli robiliście ze mną ten testnet wcześniej, to również wypełnialiśmy feedback. Jednak w tym momencie ten feedback już jest zamknięty, więc mam nadzieję, że nasze wcześniejsze działania zostaną wynagrodzone, a teraz możemy płynnie przejść właśnie do tego MUX-a. Jeśli chodzi o tego MUX-a, to tokeny testowe to akurat przed chwilą sobie pobraliśmy. O, tutaj mamy również instrukcję od Mikołaja. Serdecznie zapraszam, więc może sprawdźmy, co on tutaj nam napisał. W
Wchodzimy tutaj na trade, możemy sobie otworzyć pozycję jakąś long albo short, na lewarze lub bez. Możemy ją sobie również później zamknąć albo przynajmniej część tej pozycji. Później stawiamy pulę płynności tutaj. Podobno ten testnet trochę zamula, więc proszę o cierpliwość i później możemy sobie jeszcze sprzedać te pulę płynności. Dobra, i to by było w sumie na tyle, więc wbijamy tutaj, gdzie jest ten link, tutaj. Elegancko akceptujemy ciasteczka, łączymy się naszym MetaMaskiem. Jakie tutaj mamy pary? Tylko Ethereum w sumie, więc bardzo dobrze. Ja tutaj sobie postawię jakiś limit order. Tutaj musimy dość oszczędnie grać, przynajmniej ja muszę, ponieważ no nie mam aż tyle Ethereum. I stawiam tutaj sobie longa na małej dźwigni. Proszę bardzo, confirm long Ethereum. Zatwierdzamy to jeszcze na naszym MetaMasku. Ciach. No i proszę bardzo, long stoi. Czy nie stoi jeszcze long, ale stoi order pod tego longa. Możemy teraz na przykład sobie wejść na market i otworzyć tutaj shorta. Tylko też tego shorta tak delikatnie, bo nie mamy zbyt wiele tego Ethereum. No ale to wy już możecie wiedzieć, żebyście sobie wysłali więcej, wtedy tutaj się można trochę mocniej pobawić. Oj, coś tutaj nie poszło. Jakiś był problem na portfelu, ale to nie zrażamy się i próbujemy dalej. Bardzo często na testnetach jest tak, że tutaj dużo rzeczy nie działa, także nie bez sensu jest się poddawać. Teraz już wszystko poszło. I jak macie pozycję, to jest pokazana ona tutaj. Jak macie otwarty order, to jest tutaj. To możemy sobie otworzyć jeszcze jeden order, tylko właśnie na sell. I tutaj jak Ethereum osiągnie taką cenę, to byśmy sobie chcieli wystawić na $1.5 takiego małego shorta. No czemu nie? Nikt nam nie zabroni przecież. Zatwierdzamy. No i znowu mi ta transakcja nie przeszła, ale może za drugim razem mi to pójdzie. No i przeszło. Proszę bardzo. Elegancko stoją tutaj dwa shorty. Znaczy stoją otwarte ordery na te shorty, bo pozycje to są tutaj akurat. Możemy teraz sobie zamknąć to na przykład. Zatwierdzamy. Jest potwierdzenie. Zamknęło się. Ok. To teraz możemy sobie w drugą stronę postawić longa po markecie. I z jakąś mega dźwignią w ogóle. Lecimy full degen mode na 99 centów. Dźwignia razy 20 i lecimy to the moon. Go big or go home. Full leverage, full bid. Max leverage, max bid. Nie będziemy się tu pierdzielić, no po prostu. Albo będzie Lambo, albo nic z tego nie będzie i bez sensu tak na pół gwizdka w ogóle tutaj cokolwiek rozgrywać. Mówię oczywiście o testnetach. Dobra, to jak tutaj już się pobawiliśmy, to możemy wejść na to liquidity i tutaj buy or sell. Na początku to chcielibyśmy sobie kupić oczywiście trochę. Kupujemy za Ethereum, bo tylko to mamy. 25% buy MUX LP. Zatwierdzamy oczywiście na naszym meta. Ciach, jest. Proszę bardzo. Don't show. Done. Teraz możemy sobie sprzedać oczywiście trochę tej pozycji do Ethereum. Tak samo. Tu mi jeszcze nie wskoczył balans. Jeszcze jest status processing. A, bo tu widzę, że to będzie trwać w ogóle 17 minut na kupienie tego LP. Także bez sensu, ale to później musicie też sobie sprzedać. Ja nie będę teraz czekał 17 minut, aż to się zakończy, ale też później możecie sobie to sprzedać po prostu. Nie wszystko, ale tam jakąś część, nie? Jeszcze sprawdźmy, jakie tutaj są statsy. Z tego, co wiem, to nie trzeba tutaj żadnego feedbacku na żadnych Discordach zostawiać, także chociaż tyle. Nie mam też tutaj żadnych zadań na Q3, przynajmniej na ten moment, ale za to możemy sobie wbić tutaj na layer 3 i tutaj widziałem, że są jakieś zadania do tego MUX-a, także sprawdźmy, co tutaj możemy zrobić. Switch the network. O, tu na Mumbaju jest w ogóle. Mumbai, czyli testowa sieć Matika. Sprawdźmy to. Mamy. Ok. Complete. I co? I to już tylko tyle? No i brawo. No good job. No dobra. To mam zrobione. Ale to wcześniejsze, znaczy późniejsze, tutaj jest informacja, że najpierw muszę zrobić to. A this challenge is locked. You need to complete the previous challenge to unlock it. No ale ja już tutaj mam completed. Zróbmy refresh, bo widzę, że oni tutaj się nie komunikują między sobą. No właśnie. Wbijamy teraz tu. Enter the MUX. Ja już to wiem. What is MUX?
Trading Optimizer? Nie, to ten pierwszy. Dobra. What are the key components? Leverage? Nie. Aggregator? Nie. Both? No tak. Great. What are the key features of all of the above? A, widzicie, już się nauczyłem. What are the key? Też all of the above. A, no i elegancko. I mamy to zrobione. Pięknie. Teraz wróćmy sobie. Time to hit trading floor. My już tutaj mamy wszystko zrobione, panie. No co nie? Nie chcę mnie tu zweryfikować. Pokaż mi to tu. A, bo oni tu mają drugą platformę na poligonie, proszę państwa. Widzicie, taka zmyłka od tego MUX-a jest. Tutaj trzeba jakąś mikropozycję na long wystawić. To proszę bardzo, ja longuję. Zatwierdzamy na naszym meta. To jest long po markecie, leci, także zaraz powinno nam to zaliczyć. Stoi, także verify. Jeszcze nie, ale to widzę, że tutaj jest short. To już możemy sobie postawić tego shorta. Też jakiegoś takiego mikro shorta. Confirm. Zatwierdzamy tu na naszym metamasku. Bo ten long się nie wypełnił jeszcze nawet. No tego pewnie nie zaakceptowało go. Coś go tu mieli. Dobra, i co tutaj jest dalej? Gain season, time to close your position. Aha, czyli otwieramy i zamykamy tylko. Te market ordery nie za bardzo chcą wchodzić. Puszczę tutaj taki jeden limit. Może mi go zje od razu. No tak, to widzę, że trochę jednak zamula te marketowe ordery. Poszło. Dobra, zobaczymy. Ale tak czy siak w zadaniu był market, a teraz to mam tylko otwarte pozycje. No ale nic, sprawdźmy, czy może to coś da. Coś nam to dało, no. Proszę bardzo. A, nie zamknę. O, no ale elegancko, mamy to zrobione. Jest pięknie. It's beautiful. No i super. Na tym Crude w ogóle jest bardzo dużo zadań, także jeśli wam się nudzi, to zawsze możecie tutaj sobie poeksplorować. No i pojawiło się dużo informacji na temat testnetu na SUI Wave 2, ale nie wiem, czy wy chcecie w ogóle stawiać nody. Ja nie chcę stawiać nodów. Dużo ludzi się na to pompuje, bo myślą, że tutaj mogą coś ugrać. Wszyscy stawiają te nody w ogóle na VPS-ach, które są niezgodne w ogóle z ich wymaganiami, także nie wiem, może zrobię później o tym materiał, takie podsumowanie, co ja o tym myślę, no ale póki co to nie pompujcie się za bardzo na to. Nie ma tam za dużo informacji, jeśli coś, to możecie zbierać jakieś tokeny pod delegowanie na tym drugim testnecie, ale to w tym momencie wszystkie kraniki chyba już są wyłączone, można tylko ściągać kraniki z Discorda, także to by było na tyle. Zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów, jeśli ten materiał był pomocny. Subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, i siemanko, pozdrówki, yo!